Gość dnia Katarzyna Szatkowska, witam serdecznie. Dziś powrócimy do zdarzenia z sierpnia ubiegłego roku. Jak informowaliśmy Państwa już wielokrotnie, wtedy mieszkanka Lubina uległa poważnemu wypadkowi, jest w nieco lepszym stanie, ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby zaprosić Państwa na koncert i na aukcję, z której dochód zostanie przekazany na między innymi na rehabilitację Eli. O tym, w jakim jest stanie i jak będzie wyglądał ten koncert, o tym będę rozmawiała z moimi dzisiejszymi gośćmi, z panem Mariuszem Olszowiakiem, z mężem Eli, z Mariuszem Muzykomańkiem Troniszewskim, współorganizatorem koncertu, który odbędzie się w lutym w Centrum Kultury Muza w Lublinie. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, chcielibyśmy na chwilkę wrócić do tego zdarzenia z sierpnia, co wtedy się stało? Dnia 2 sierpnia żona wybrała się na przejażdżkę rowerową. Tego dnia akurat nie mogłem z nią pojechać i po prostu pojechała sama i wyjechała z domu i dosłownie po 5 minutach dostaliśmy telefon, że żona leży za realem z zakrwawioną głową. Została przewieziona do szpitala. Tak, tak. I od razu po telefonie udaliśmy się na miejsce. W tym czasie akurat przyjechała też karetka pogotowia i zabrali żonę do Legnicy. W jakim stanie ona była? Czy ona by już od razu trafiła na oddział? Była żona w stanie przytomna. Była nieprzytomna, ale oddychała. I okazało się, że jest duży obrzęk głowy, ale jeszcze był krwiak do tego, ale krwiak na tyle był mały, nie? Największy to był obrzęk głowy, nie? Te kilka miesięcy to ciągłe balansowanie na granicy życia i śmierci, tak można powiedzieć. Czy ten stan był na tyle stabilny, że mogliście Państwo przynajmniej na trochę, Pan i cała Pańska rodzina, odetchnąć z ulgą? O to chodzi, że nie było spokojnie, ponieważ po pierwszej operacji wszystko wskazywało, że będzie już dobrze. Później zdało się zakażenie do głowy, znowu kolejna operacja i później czekaliśmy na trzecią operację. Miała być wstawiona zastawka do głowy i przyszła ta zastawka, wstawili żonie zastawkę do głowy i o to chodzi, że już od tamtego momentu się uspokoiło, nie? Już wszystko. Czyli stan się ustabilizował? Stan się ustabilizował. I po prostu tylko żona była tak osłabiona później, że no co jakiś czas łapała jakieś bakterie i w jakim teraz jest stanie? Jaki jest z nią kontakt? Bo wiem, że już jest o wiele lepiej niż było. Teraz po tych wszystkich jakby takiej po tej wszystkiej niepewności o to chodzi, że jest lepszy, pojawił się lepszy kontakt wzrokowy. No nawet taki. Czyli żona nie mówi? Żona nie mówi. Ale już taki kontakt wzrokowy się pojawił, tak jak już mówiłem. Jakie są urokowania lekarzy? Co lekarze mówią? Lekarze, o to chodzi, nic nie mówią, no bo nikt nie wie, co będzie, nie? O to chodzi, że no z dnia na dzień będzie no na pewno coraz lepiej, nie? Musi być. No i czy mówią, że na przykład jeśli będziecie poddawać żonę rehabilitacji, będzie lepiej? Czy też nie mogą Wam takich obietnic złożyć? Cały czas mówią, że mamy być z rehabilitacją nadgorliwi, nie? Żeby było jak najwięcej rehabilitacji, o to chodzi, nie? Jak zmieniło się Pana życie, jak wygląda teraz Pana życie? Bo rozumiem, że żona leży tutaj w lubińskim szpitalu. Tak, tak, żona leży w Lubinie w szpitalu. No, bardzo dużo się zmieniło, no wiadomo, jest mi ciężko bez niej. Zawsze takie domowe decyzje to żona podejmowała. No a teraz wszystko spadło na mnie, nie? Czyli dom? Praca, tak, i szpital. Dom, praca, szpital, tak dosłownie wygląda, tak jak moje życie i całej rodziny naszej. Nie? Na szczęście ma Pan przy sobie mnóstwo oddanych, jak widać, przyjaciół, znajomych, którzy postanowili zorganizować koncert dla Pana żony i aukcję. Kto był takim motorem, który rozpoczął całe to działanie? Więc zadzwonił do mnie Norbert Matyjczak, kolega, który poprosił, aby pomóc w organizacji takiego koncertu. No i oczywiście bez, że tak powiem, żadnego namysłu podjąłem się jakby realizacji tej sprawy, pomocy. Tym bardziej, że znam dobrze Elę, znam również Mariusza, jesteśmy kolegami.
I nawet nie czekałem na żadne jakieś konkretne reakcje, po prostu powiedziałem, że wchodzimy w to, robimy to najlepiej jak potrafimy, zdobywamy po prostu rzesze naszych znajomych, wciągamy w to wszystkich ludzi, którzy mogą nam w jakikolwiek sposób pomóc i po prostu zaczynamy na grubo, że tak powiem, realizację tego koncertu, aby zebrać jak największą ilość pieniędzy, pozyskać jak największą ilość ludzi, którzy będą zaangażowani w tą akcję, którzy będą chcieli po prostu pomóc Eli. No właśnie, koncert 16 lutego, planujecie 16 lutego w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Czy to będzie wstęp na koncert, będzie wolny, czy te pieniążki, które się zapłaci za bilet, już będą przekazane na pomoc Eli? Wszystkie pieniądze zebrane podczas koncertu, jak i wejście, które będzie w formie zakupu cegiełek, cegiełki będą kosztowały 10 zł. Wszystkie te pieniążki, które zbierzemy podczas aukcji, która odbędzie się w dniu koncertu i w czasie koncertu, razem z tymi cegiełkami za wejście i wstęp na koncert, oczywiście zostaną przekazane na cel ratowania i pomocy Eli. Kto wystąpi podczas tego koncertu? Podczas występu mamy już potwierdzonych kilku reprezentantów tutaj lokalnej sceny muzycznej. Między innymi jest to zespół Demohers Band, jest to zespół Majestat, jest też duet Michała Sapińskiego z Front Stylu i nazywa się ten duet Mic i Szula. Również ja wystąpię na scenie pod swoim projektem jako muzykomaniek i gwiazdą tego wieczoru będzie muzyczna niespodzianka, o której oczywiście teraz nie powiem. Co z licytacją? Czy już udało Wam się, bo ja mówię, usłyszałam dosłownie kilka dni temu o całym tym pomyśle, a już z tego co wiem, jest mnóstwo osób, które powiedziały, że oddadzą swoje jakieś tam rzeczy, gadżety. Tak, mamy bardzo dużo bardzo fajnych, wartościowych przedmiotów, które pozyskujemy, które dzięki właśnie Norbertowi Matyczakowi, który on to właśnie jakby ogarnia ze swojej strony i ze swoich wszystkich mocy, jakie posiada. Pozyskaliśmy już kilka bardzo fajnych przedmiotów wartościowych. Między innymi pomagają nam sławni aktorzy, celebryci, ludzie, którzy gdzieś tam w jakiś sposób już osiągnęli sukces. Wymienię tutaj na przykład Artura Barcisia, Cezarego Pazurę. Mamy też różne wartościowe przedmioty od sportowców, od Mohamed Ali. Nie. Kali. Jeszcze. No, nieważne, w każdym razie najważniejsze jest to, że jakby coraz więcej osób tak. Chce pomóc, tak? I tak naprawdę to są osoby, które nie znają przecież Nie znają Eli, ale chcą pomóc i w jakiś sposób jakby przyczynić się do tej pomocy. Mhm. Mamy też również tutaj firmy lokalne, które również biorą udział w tej akcji pomocy Eli. Są to takie firmy jak na przykład CCC Polkowice, obie sekcje piłki ręcznej i piłki nożnej MKS Zagłębie Lubin. Mhm. Mamy firmy takie jak Memo, mamy firmy Front Styl Midza, mamy firmy Solvatech, które chętnie i naprawdę po prostu same od siebie wychodzą z tą pomocą, czyli coś oferują i nic nie chcą w zamian. Po prostu mają, że tak powiem, wielkie serca. Chcą pomóc. Tak. Dokładnie, na co najbardziej, czego najbardziej teraz potrzebujecie, jeśli chodzi oczywiście o zdrowie Eli. Czyli ta rehabilitacja jest teraz niezbędna? Teraz przede wszystkim najważniejsza jest rehabilitacja właśnie i czas decyduje o tym, że będzie lepiej, nie? I odporność, nie? Żeby ona nabrała takiej odporności, żeby nie łapała żadnych bakterii, nie? Ani infekcji. Dokładnie o której godzinie koncert? Czy już jest ustalona godzina? Wszystko jest już, że tak powiem, dopięte. Teraz jeszcze dbamy o promocję całego koncertu, o promocję wydarzenia. Koncert rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Muza w Klubie Pod Muzami 16 lutego, czyli w sobotę, dokładnie za miesiąc. Oficjalne logo całej akcji wygląda w ten sposób i tym logiem będziemy, że tak powiem, posługiwać się już od dnia dzisiejszego. Będziecie mogli Państwo zobaczyć to logo wszędzie, gdzie tylko będzie to możliwe. No właśnie, czyli rozumiem, że będziecie chcieli dotrzeć za pomocą plakatów, ulotek do jak największej rzeszy
Lubinian. Tak. Serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. My na pewno jeszcze będziemy Państwu o tym przypominać. Panu życzymy cierpliwości, ale przede wszystkim wytrwałości, no i tego, żeby Pana żona wyzdrowiała jak najszybciej. Pan Mariusz Olszowiak i Mariusz Muzykomanik Tryniszewski byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym jeszcze tylko, korzystając z okazji, podziękować w imieniu moim i całej rodziny Midzowi z Front Styl za to, co robi dla Elinie. Bardzo dziękujemy. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.